Cztery oczy. Poranna rozmowa. Radio Opole. Dzień dobry, witamy w Radio Opole. Dzień dobry. Lewica nieźle wypada w sondażach, nieźle wypada w prawyborach. Pytanie tylko, czy jest jedna lewica? Jest jeden komitet lewicy. My porozumieliśmy się co do wspólnego programu, będziemy go wspólnie realizować w parlamencie. Dla nas to jest oczywiste, że są takie rzeczy, które nas łączą. To jest kwestie dotyczące ochrony zdrowia, transportu publicznego, bezpieczeństwa kobiet. To jest kwestia edukacji, oświaty, kultury. I te rzeczy będziemy realizować w przyszłym parlamencie. Będziemy wspólnie głosować, wspólnie składać te projekty. Dla nas ten przyszły Sejm tak naprawdę będzie miejscem, w którym będziemy pokazywać, po co w Polsce jest lewica. Potrzebujemy lewicy, która będzie nie tylko punktować władzę, ale która będzie w stanie też budować szerokie porozumienie dotyczące ochrony zdrowia, szerokie porozumienie dotyczące polityki transportowej. Tu do szczegółów zaraz przejdziemy. Ja pytam o tą jedną lewicę, dlatego że gdy czytam wypowiedzi waszych kandydatów, to czasem mam wrażenie, że należą do różnych ideowych światów. W jakim sensie? No w takim, że no właśnie, w stosunek do Kościoła, do różnych tego typu światopoglądowych kwestii. No dokładnie tydzień temu pytałem Aleksandra Kwaśniewskiego, mm-hmm. który był w Opolu. Czy wasza koalicja przypadkiem się nie rozpadnie po wyborach? On powiedział, że ma nadzieję, że tak się nie stanie, ale przyznał też, że chociaż jest politykiem bardzo otwartym, to jest jednak znacznie bardziej konserwatywny niż ludzie Nowej Lewicy. My od samego początku deklarujemy współpracę i deklarujemy, że w tych punktach, gdzie zgadzamy się co do naszego wspólnego programu, będziemy głosować wspólnie i będziemy współpracować. W związku z czym to nie jest tak, że to porozumienie skończy się chwilę po wyborach. My będziemy je kontynuować w odpowiedniej oczywiście formie. To, co dla nas jest najważniejsze, to, żeby pomimo tego, że mamy drobne różnice, bo oczywiście drobne? Są drobne różnice. Myślę, że tak. Znaczy, myślę, że są wśród nas ateiści, są wśród nas protestanci, są wśród nas katolicy. I myślę, że wszyscy co do tego się zgadzamy, że musimy mieć świeckie państwo, że musimy mieć rozdział Kościoła od państwa, że Kościół musi być opodatkowany, że te przywileje, którymi cieszą się obecnie Kościoły. Nawet ci, którzy są wierzący, wasi członkowie też tak myślą? Oczywiście, że tak. Co do tego nie ma absolutnie żadnych wątpliwości. My uważamy, że państwo powinno być świeckie. Kościół powinien być traktowany tak samo jak inne organizacje pozarządowe i inne organizacje wyznaniowe. W związku z czym, jakby niezależnie od tego, że tutaj się różnimy, to pięknie potrafimy się połączyć we wspólnych celach. Czyli taki model francuski, tak? Bez symboli religijnych w przestrzeni publicznej. Myślę, że przede wszystkim taki model, który jest zapisany w konstytucji. To, że mamy świeckie państwo, to, że państwo jest dla każdego, to, że państwo nikogo nie... Konstytucja nie jest taka jednoznaczna. Dla mnie jest. Znaczy, dla mnie ta konstytucja jest jednoznaczna. Znaczy, nie może być tak, że mamy instytucję, która stoi ponad prawem, a obecnie taką instytucją jest Kościół. Proszę sobie wyobrazić, że nie mówimy o Kościele, tylko mówimy o stowarzyszeniu. I teraz tak, to stowarzyszenie ma nie wiadomo jakie przychody, to stowarzyszenie nie wiadomo na co wydaje swoje pieniądze, to stowarzyszenie ma ulgi, czy to budowlane, czy to podatkowe, nie płaci podatków w zasadzie, państwo zatrudnia ich pracowników i tak naprawdę to stowarzyszenie ma możliwość wpływania na politykę i kształtowania młodych ludzi. No nigdy byśmy sobie na coś takiego nie pozwolili, jako państwo, żeby takie stowarzyszenie funkcjonowało. Dlatego... No tak, ale taki model państwa, jaki mamy od jakiegoś czasu, Kościół ma 2000 lat swojej historii i z tego się chyba bierze ale ta szczególna Polki, pozycja. Chcą, mamy też konkordat. Polki i Polacy chcą świeckości państwa, chcą tego, żeby sfera religijna była sferą religijną, a państwo było sferą świecką. Naprawdę, jakby wychodzi to w absolutnie wszystkich badaniach i myślę, że najwyższa pora w końcu to zrobić. Nie bać się, nie ma się czego bać, naprawdę. Ja szanuję ludzi wierzących, szanuję ludzi, z którymi nie zawsze jest mi po drodze, ale nie oznacza to, że zmienię poglądy tylko dlatego, że jakby te osoby nie wiem, wolałyby, żeby w Polsce było inaczej. Polska nie jest krajem wyznaniowym, tak? Polska jest krajem świeckim i powinna być krajem świeckim. I to, że obecnie nie jest, należy tak naprawdę skorygować, a nie zaakceptować fakt. Ale musi pani przyznać, że gdy tylko ktoś jakoś mocniej atakuje Kościół,
to tu raczej mobilizuje Polaków w obronie Kościoła. To ale ja absolutnie przy okazji nie, tych różnych takich no, bluźnierczych, nie, jak mówili wierzący, akcji. A ja absolutnie nie atakuję Kościoła, zupełnie nie, bo to nie o to chodzi. To chodzi o to, żebyśmy w końcu wszyscy byli traktowani w naszym kraju równo, żeby nie było uprzywilejowanych organizacji, które więcej mogą. My uważamy, że Kościół powinien zostać opodatkowany, że powinien, tak jak na przykład kwiaciarka, tak, która wykonuje usługę na ślub na przykład, czyli robi wiązankę dla panny młodej, to ona musi zapłacić podatek. Ona musi się rozliczyć z tych pieniędzy, które dostała. A ksiądz, który tego ślubu udziela, już nie. I to jest niesprawiedliwość. To jest naprawdę jakby z szacunku dla ciężkiej pracy Polek i Polaków uważamy po prostu, że musimy być traktowani przez prawo równo. I myśli pani, że będzie przyzwolenie polityczne, czy wola polityczna, by to zmienić to, co mamy w tej chwili? No ja bardzo wątpię. Myślę, że jeżeli Lewica dojdzie do władzy, to na pewno. No, mając 13% poparcia. 14 i rośnie, panie redaktorze. To wciąż daleko do tych 49, które ma prawica w tej chwili. No biorąc pod uwagę, że Lewica połączyła się w wspólny komitet 1,5 miesiąca temu, myślę, że bardzo dobrze nam idzie. Dziękuję bardzo za to zaufanie i dziękuję bardzo za te wszystkie głosy poparcia, które dostajemy, bo to jest naprawdę mobilizujące. My nie idziemy do Sejmu po to, żeby nam było wygodnie. My idziemy do Sejmu po to, żeby tam harować, żeby pokazać Polkom i Polakom, że mogą liczyć na europejskie, nowoczesne państwo dobrobytu w Polsce. I my im to państwo będziemy wspólnie z nimi budować. Skoro wkroczyliśmy w tematykę światopoglądową, no to ja mam jeszcze dwie kwestie takie, które budzą chyba najwięcej emocji. Kompromis aborcyjny do poprawki? Oczywiście, że tak. Czyli? Polki. Wasza propozycja? My uważamy, że powinno być w Polsce wprowadzone prawo, które funkcjonuje w zasadzie w każdym europejskim kraju poza Polską, czyli bezpieczne przerywanie ciąży do 12 tygodnia na żądanie kobiety i takie, na żądanie taką kobiety. Ustawę będziemy wprowadzać w kolejnym parlamencie. Oczywiście, że tak. Jest to kwestia jakby dla mnie osobiście kluczowa, ponieważ to nie jest tak, że aborcji w Polsce się nie dokonuje. One się dokonują w podziemiu aborcyjnym, albo one się dokonują w związku z tym, że kobiety wyjeżdżają poza granicę Polski. Jeżeli ale je na chyba to nie stać, ma twardych danych. Nie ma twardych danych, ponieważ Polska udaje, że tego problemu nie ma. A panie redaktorze, to, że zamkniemy oczy, to nie znaczy, że jakiś problem zniknął. To znaczy, że zamknęliśmy oczy. I teraz to jest kwestia tego, że w podziemiu aborcyjnym bardzo często narażamy swoje życie i zdrowie, a wyjeżdżając za granicę albo musimy się zadłużyć, albo musimy wydać pieniądze, których być może nie mamy. I nie może to być kwestią ekonomiczną, nie może to być kwestią, gdzie Polki narażają swoje życie i zdrowie po to, żeby decydować o swoim życiu. To już to panie Marcelino, to teraz LGBT. No i zamkniemy temat światopoglądu. No jeszcze jeden będzie też, ale powiedzmy chyba mniej emocjonalny. Małżeństwa jednopłciowe z prawem do adopcji dzieci? My uważamy, że powinna być w Polsce przestrzegana zasada równości. To znaczy powinno być równość małżeńska i powinny być związki partnerskie dla wszystkich. Jeżeli jesteśmy tutaj w obszarze konstytucyjnym, to jest napisane, że małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny może cieszyć się dodatkowymi przywilejami, ale nie jest to definicja wykluczająca. W związku z czym uważamy po prostu, że należą się wszystkim równe prawa. I mam dosyć tej nagonki, którą organizują katolickie, na przykład właśnie pod przewodnictwem arcybiskupa Jędraszewskiego, czy Prawo i Sprawiedliwość, czy telewizja publiczna, tą nagonkę na osoby LGBT, bo przypomnę, co się stało w Lublinie. W Lublinie mieliśmy do czynienia z tym, że małżeństwo chciało przynieść bombę na Marsz Równości. I taki język nienawiści, i takie szczucie, i pokazywanie, że ktoś jest lepszy, ktoś jest gorszy, że coś jest nienormalne, niemoralne i tak dalej, powoduje, że ludzie czują przyzwolenie na przemoc. I najpierw ta przemoc objawiała się tym, że widzieliśmy ją w statystykach. To znaczy, że konkretne osoby ze względu na swoją orientację seksualną były ofiarami przemocy na ulicy, czy to fizycznej, czy słownej, czy emocjonalnej,
a obecnie mamy do czynienia z zaostrzeniem tego i próbą ataku terrorystycznego na Marsz Równości. My uważamy, że wszystkim ludziom przysługuje godność, wszyscy ludzie powinni być traktowani według państwo i prawo tak samo, niezależnie od tego, kogo kochają. I państwo powinno im zapewnić takie warunki, żeby mogli funkcjonować ze swoimi bliskimi w taki sposób, żeby mogli czuć się bezpiecznie. Czyli żeby mogli dziedziczyć, żeby mogli odwiedzać swoich bliskich w szpitalu, to żeby mogli już teraz założyć rodzinę. I to jest normalne. To funkcjonuje w Wielkiej Brytanii, w Niemczech, wprowadziły to partie chadeckie, czyli partie konserwatywne. I myśli pani, że ten postęp jest taki, bo to, no, ja jestem troszkę starszy, więc może obserwowałem różne trendy, no pamiętam lata 60., 70., pewne wyzwolenie obyczajowe, seksualne także, a potem mocny powrót do konserwatyzmu w latach 80., 90., to idzie falami pewnymi, to nie jest tak, że ten postęp, który, jak wy mówicie, postęp liberalny, który został osiągnięty, znaczy, ja to jest nieodwracalny. Człowieka. Jest nieodwracalne. Ja to nazywam prawami człowieka, ponieważ uważam, że wszyscy ludzie powinni mieć prawo do swojej godności i do przestrzegania praw. I te wszystkie prawa, z którymi my teraz się cieszymy, nie powinny być jakby odbierane ludziom tylko dlatego, że ktoś uważa, że ktoś nie jest człowiekiem. Przypominam, że z gośćmi jest Marcelina Zawisza, polityczka Razem, jedynka na liście SLD, druga część naszej rozmowy na naszej stronie radiopole.pl. Można nas także zobaczyć, nie tylko dziękuję posłuchać. Dziękuję bardzo. Pani Marcelino, to jeszcze jeden temat, taki trochę ideologiczny. Ekologia, globalne ocieplenie, węgiel. Tak jest. Nie rozumiem. W sensie musi pan sprecyzować konkretne pytanie. No, wasz pomysł na nasz pomysł jest na energetykę, o tak. Nasz pomysł na energetykę jest taki, że przede wszystkim musimy opierać się na odnawialnych źródłach energii. Potrzebujemy realnego dofinansowania energetyki odnawialnej, tak żebyśmy mieli możliwość powiedzenia, że zrobiliśmy wszystko, żeby odejść od węgla. Potrzebujemy zakazać importu węgla z Rosji, ale nie tylko z Rosji, w ogóle musimy przestać importować węgiel do Polski, przestać inwestować w kolejne bloki węglowe, musimy zacząć inwestować pieniądze i to naprawdę poważne pieniądze, zarówno w fotowoltaikę, jak i w wiatraki, tak żebyśmy mogli zacząć... A to zaspokoi potrzeby energetyczne kraju? No tutaj mamy... Fachowcy mają wątpliwości. Tak, fachowcy mają wątpliwości i tutaj mamy pewną drobną niezgodność co do tego, jeżeli spojrzymy na trzy partie lewicowe. Robert Biedroń i Wiosna Roberta Biedronia uważa, że stabilizatorem w gospodarce powinien być gaz. My jako Lewica Razem uważamy, że stabilizatorem powinien być atom. To, co, gdzie się zgadzamy, to to, że duża część tego miksu energetycznego powinna opierać się właśnie na energetyce odnawialnej. Co do reszty będziemy dyskutować, kiedy będziemy w parlamencie, ponieważ tak naprawdę musimy już teraz zacząć działać i nie myśleć o tym, że skoro katastrofa klimatyczna czeka nas za 10, 15, 20 lat, to możemy poczekać. Tak, nie możemy niektórzy poczekać. Nie możemy poczekać. Musimy działać już teraz. I brak działania w tych sprawach, jeżeli spojrzymy na rząd Prawa i Sprawiedliwości i na to, jak naprawdę jakby absurdalnie się zachowuje, jeżeli chodzi o przygotowywanie Polski do zbliżającej, nadciągającej katastrofy klimatycznej, tak naprawdę jest tym samym, co wcześniej mówiłam, zamykaniem oczu. Jakby a wie nie pani, można że zamknąć bardzo wielu ludzi oczu nie i wierzy uznać w katastrofę klimatyczną? No myślę, że katastrofa klimatyczna jest faktem i każdy, kto obserwuje to, jak wyglądają na przykład cykle suszy, widzi to. To znaczy, kiedyś susza była co 5 lat, obecnie jest co 2 i teraz będzie już tylko gorzej. Wysychają nam rzeki, przez niektóre rzeki, przez które jeszcze niedawno nie dało się przejść, ponieważ był tam rwący potok wody. Obecnie po prostu można w lato przechodzić przez nie, ponieważ są praktycznie suche. I to nie jest tak, że te suche rzeki były kilka lat temu. To nie jest tak, że te wysychające rzeki, które sprawiają, że nie mamy wody w kranach, były kilka lat temu. Sytuacja się radykalnie pogarsza. I to widać zarówno pod względem tego, jak
wygląda na przykład kwestia naszych termometrów. Nasze termometry zaczęły obserwować, znaczy zaczęły wskazywać temperatury, które są niebezpieczne dla życia i zdrowia ludzi, czy to osób chorych, czy starszych, czy dzieci. I mamy coraz większy problem z tym, żeby się chłodzić, żeby w ciągu lata szukać schronienia przed skwarem i upałem, żeby mieć poczucie bezpieczeństwa, że na pewno w naszych kranach będzie woda. A to nie jest tak, że to są zmiany, tak przynajmniej niektórzy mówią, cykliczne, bo przecież był taki moment, kiedy było jakby w naszym rejonie Europy na tyle ciepło, że produkowaliśmy w Polsce wino, tak? Potem nadal produkujemy, pozdrawiamy serdecznie Lubuskie, tam potem, są piękne, tak, cudowne obszary. Nawet piłem niedawno. Ryzlingi serdecznie polecam. Wytrawne, tak. Tak, pan powiedział, że nie sprzeda mi czerwonego polskiego wina ze względu na klauzulę sumienia, ale Ryzlingi polecam. Proszę bardzo. Natomiast no, mieliśmy taki okres ochłodzenia w XIX wieku, kiedy Wisła zamarzała i się saniami po niej jeździło, więc to nie jest powiedziane, że tak na 100%. Że to ten trend, który mamy teraz, to jest trend stały. To jest trend, no nie, to jest trend, który można zatrzymać, ale trzeba działać, żeby go zatrzymać. On się sam nie zatrzyma. Panie redaktorze, to jest oczywiste, że jeżeli ludzie nie przestaną produkować śmieci, jeżeli ludzie nie przestaną spalać węgiel, to sytuacja się nie odwróci. Znaczy, nie można jakby nieustannie powtarzać te same błędy i zakładać, że coś się zmieni. To znaczy, jeżeli chcemy przyszłości dla naszych dzieci, dla naszych wnuków, to musimy działać. Potrzebujemy ograniczyć produkcję plastiku, opodatkować wielkie korporacje, tak żeby przestały produkować plastik. Potrzebujemy przejść na energetykę odnawialną, tak żebyśmy mogli Ale Chiny już przede wszystkim przechodzą, w związku z czym to nie jest... Tak, Chiny są w tym momencie, stawiają na energetykę atomową i na odnawialne źródła energii i robią to w sposób naprawdę intensywny. Nie przechodzą Stany Zjednoczone, nie przechodzą Indie. To, czego potrzebujemy, to solidarności, ale to nie jest tak, że można powiedzieć, że jakiś kraj nie będzie tego robił, bo inny też nie, bo nie jesteśmy w przedszkolu. Znaczy, ja rozumiem, że jeżeli ktoś nie je owsianki i inne dziecko jakby może nie jeść owsianki, a jakby moje dziecko jest zmuszane, to ono wtedy tupie nogą i mówi, że nie będzie jadło, ale jakby mówimy o naszej wspólnej przyszłości i my jako Polska musimy być w tej awangardzie zmian, żeby uratować naszą planetę, ponieważ współodpowiadamy za to, co się wydarzyło i to, co my uważamy i to, o co my będziemy walczyć, to to, żeby Unia Europejska solidarnie złożyła się na tę transformację, ponieważ z jednej strony potrzebujemy tej transformacji energetycznej tak, żebyśmy mogli cieszyć się bezpieczeństwem przyszłości, ale z drugiej strony potrzebujemy jej w sposób dobry i zorganizowany, tak żeby ludzie, którzy obecnie pracują w sektorze energetycznym, nie stracili zatrudnienia, żeby oni znaleźli dobrej jakości pracę w sektorze energii odnawialnej. I teraz to, co jest kluczowe tutaj, to to, żeby Unia Europejska zrozumiała, że musi pomóc takim krajom jak Polska w tym przejściu do zielonej energii. Musi. Dobrze, to na koniec jeszcze polityka. Leszek Miller powiedział, że to ostatnie wybory, w których SLD bierze udział jako SLD, bo być może powstanie nowa lewica, nowe ugrupowanie. To jest realny scenariusz? Ja myślę, że wszystkie te scenariusze będziemy rozpatrywać już po wyborach. Znaczy, ja... Naprawdę, jakby to, co nam się udało, to stworzenie bloku lewicy, który ma pomysł na Polskę, ma wizję Polski za 10, 20, 30 lat i tą wizję będzie realizował. I będziemy współpracować, żeby ta wizja stała się rzeczywistością, bo wierzymy w to, że Polki i Polacy zasługują na to, żeby żyć w europejskim państwie dobrobytu, które nikogo nie zostawia za burtą, które nikogo nie wyklucza, które działa i funkcjonuje w sposób, który pozwala nam się czuć w końcu bezpiecznie. No, są też złośliwe komentarze, że stare partie skutecznie zjadły nowe. PiS, Gowina i Ziobrę, Platforma Nowoczesną, Ludowcy, Kukiza, a SLD, Wiosnę i Lewicę razem. No myślę, że to nie jest prawdą. Myślę, że to jest bardzo złośliwe. Ale też oczywiście rozumiem, skąd te złośliwości wychodzą. Jest kampania wyborcza. Nie, absolutnie nie. Znaczy, nie czuje się pani zjedzona przez SLD? Absolutnie nie czuję się zjedzona, szczególnie, że liderem lewicy został Adrian Zandberg, który reprezentował nas na debacie, która miała miejsce 2 dni temu, który jest jedynką listy warszawskiej, czyli takim symbolicznym reprezentantem całego komitetu. Szefem sztabu jest Robert Biedroń, który nie schodzi
zachował się na czas kampanii, tylko wspólnie z nami kampaniuje. Włodzimierz Czarzasty jest trzecim tenorem, w związku z czym jakby nie czujemy się absolutnie zjedzeni, wręcz przeciwnie, mam wrażenie, że stworzyliśmy bardzo fajną, podmiotową współpracę, gdzie trzy organizacje nie tylko się dogadały, ale też potrafiły się potraktować bardzo po partnersku. Bardzo młodzieńczy optymizm, tak bym powiedział. Myślę, że to akurat jest rzeczywistość, panie redaktorze. Zobaczymy. Naszym gościem była dzisiaj Marcelina Zawisza, polityczka Lewicy Razem i jedynka na liście SLD, opolskiej liście SLD. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie. W cztery oczy. Poranna rozmowa. Radio Opole.